Raportowane za 2021 rok wyniki pokazują ponad 120% wzrost przychodów. Kluczowe dwa czynniki. Najważniejsze z nich to jest akwizycja Fidelity. To jest pierwszy rok, w którym raportujemy jako połączony organizm, ale oprócz tego to był kolejny rok, w którym kontynuowaliśmy dynamiczny wzrost organiczny. I drugim takim czynnikiem, chyba jeszcze ważniejszym, który nas bardzo cieszy, to są nasze rentowności, marże, jakie generujemy. Zaraportowaliśmy 27% EBITDA, co przy tej skali działalności to jest 85 milionów złotych. To są liczby, o których my nie tak dawno jeszcze tylko mogliśmy pomarzyć. Do tego, jeśli popatrzymy na prawie 16% zysk netto, czyli prawie 50 milionów złotych, to są wyniki, z których naprawdę jesteśmy bardzo dumni. Czyli tak naprawdę widać, jak dużo wniosła Fidelta, jeśli chodzi o skalę naszej działalności i te wyniki świadczą też o tym, że ona tylko poprawiła naszą rentowność, że ta część krakowska performuje jeszcze lepiej niż w ubiegłym roku, a Fidelta okazała się być takim bardzo mocnym ogniwem, które tylko dobrze świadczy o tym, jak dobrze jesteśmy teraz przygotowani na przyszłość. Fidelta przeniosła nas do nowego wymiaru, tak? Dlatego mamy ponad 100% wzrost w obszarze tutaj drug discovery, w obszarze usług odkrywania leków. Jeśli byśmy popatrzyli na rozwój organiczny, to najdynamiczniej rozwijał się Ardigen. Tam mamy prawie 80% wzrostu bez żadnej akwizycji, bez żadnego dołączania innych organizmów. W związku z tym to jest też imponujące. Mamy mniejszą skalę działalności w tym obszarze, ale jeśli chodzi o dynamikę, to z tych trzech naszych segmentów, jakie raportowaliśmy w ubiegłym roku, to Ardigen rozwinął się najdynamiczniej. To był dla nas przełomowy moment, bo oprócz powiększenia skali działalności doskonale ten zespół uzupełnia nasze kompetencje. Specjalności naukowe Fidelty, obszary naukowe, w których była mocna Fidelta, są komplementarne do tego, co robiliśmy w Sebicie. W związku z tym teraz nasza oferta jest pełniejsza, jesteśmy o wiele bardziej atrakcyjni dla klientów. Chcemy to wykorzystać, dlatego na przełomie tego roku już weszliśmy w taką ostatnią fazę integracji, już nie tylko taka integracja operacyjna, natomiast połączyliśmy działy odkrywania leków po to, żeby wykorzystać te 50 lat doświadczenia w tym zakresie, jaki wnosi zespół z Zagrzebia i połączyć to z tą dynamiką i obecnością na rynkach, jaką budowaliśmy już jako Servita. Dniem 1 kwietnia wszyscy działamy już pod marką Servita. Po co? Po to, żeby to ten brand niósł do klienta całe te doświadczenia. Zintegrowaliśmy też sprzedaż, w związku z tym wierzymy, że to mocno pomoże w dalszym rozwoju firmy na arenie międzynarodowej. To jest efekt bardzo dobrego 2020 roku. Potem jeszcze lepszego, jeśli chodzi o wzrosty, taką budowę wartości organicznej roku 2021, plus jedna bardzo duża, bardzo mocna akwizycja, która de facto wyczerpała niejako cały ten program akwizycyjny, który mieliśmy wcześniej rozpisany na 3 lata. Więc skumulowany wzrost, mocny wzrost organiczny, duże aktywo, które dołączyliśmy, to są te dwa czynniki, które spowodowały, że w 2 lata jesteśmy gotowi z planem 4-letnim. Chcemy, aby w 2025 roku Servita była wiodącą globalną firmą przedkliniczną CRO, żeby nasza oferta pokrywała całość obszaru odkrywania i rozwoju leków i jeszcze bardziej przyspieszała dostępność nowych terapii dla pacjentów. To wszystko, ten plan opieramy na takich trzech filarach. Pierwszy to jest zbudowanie kompleksowej oferty, czyli uzupełnienie jeszcze pewnych braków w zakresie drug discovery i intensywna budowa segmentu drug development, gdzie obecnie jesteśmy tylko w postaci tego naszego działu regulatory i potrzebujemy zrobić bardzo duży postęp w tych latach. Drugim takim motorem wzrostu naszej wartości będzie koncentracja na usługach o wysokiej wartości dodanej dla klientów, czyli na specjalizacjach w poszczególnych obszarach terapeutycznych, na tych usługach, które są unikalne na rynku, takie, dzięki którym klienci decydują się na współpracę strategiczne, długoterminowe, całe projekty są kierowane do tych dostawców, które posiadają takie usługi w portfolio. No i wreszcie ten trzeci filar
to jest nacisk na budowę obecności na najważniejszych rynkach. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. To już jest nie tylko obecność zespołów sprzedażowych, którą organizowaliśmy tam przez ostatnie lata, ale chcemy, żeby zespoły projektowe pracowały też na miejscu, bliżej klientów, żeby nasi naukowcy w ramach już realizacji projektów siedzieli w Cambridge, w Bostonie. A powinno się to skończyć tym, że w Stanach Zjednoczonych będziemy też prowadzili działania w laboratoriach. Nie wiemy jeszcze, czy będzie to zrealizowane poprzez akwizycję, czy poprzez organiczną budowę, ale chcielibyśmy, żeby to jeszcze było takim ostatnim, najmocniejszym krokiem w zakresie naszej obecności na rynku amerykańskim.